Witamy Was serdecznie w najnowszym odcinku Budujemy Samolot. Dzisiaj pokażemy Wam pierwsze próby silnika oraz kołowania, a także pokażemy Wam wszystkie rzeczy, które udało nam się zrobić na naszym buszkecie. Zakładamy śmigło. Ustawiamy kąty łopat takim specjalnym narzędziem. Filtr oleju dokręcamy do styku i przekręcamy 3/4 obrotu. To, co zaobserwować można na pierwszy rzut oka, to, że zamontowaliśmy zewnętrzny wlew paliwa, by ułatwić nam tankowanie. Przystosowaliśmy do tego specjalną blachę, którą wycięliśmy, na której zamocowaliśmy również antenę do ELT. Z tyłu zrobiliśmy specjalną platformę, na której umiejscowiliśmy transponder oraz sterownik do trymerów. Wszystko zostało znitowane, wzmocnione dodatkowo profilami. Również klosze zostały zamontowane. Zrobiliśmy to za pomocą nitonakrętek i śrubek. Również drzwi mają swoje zasuwki, blokady i też możemy już je zamykać. Pierwsza próba silnika odbyła się strasznie spontanicznie i nawet nie byliśmy przygotowani, żeby coś nagrywać, więc stanęła kamera na statywie i oto co zarejestrowała. Od śmigła? Jest od śmigła. Na pierwszej próbie wszystko zadziałało tak, jak miało zadziałać. Jedyne co, to mieliśmy mały problem z termostatem, który przez to, że stał dość długo bez wody, zaciął się niestety i musieliśmy dość szybko wyłączyć silnik, by nie uszkodzić i nie przegrzać silnika. You've put a spell on me.
Po próbach, gdy się wszystko ułożyło, gdy zidentyfikowaliśmy wszystkie podcieki, wszystkie elementy, które gdzieś tam obcierały o maski, ładnie wszystko upięliśmy, zamontowaliśmy tak, jak powinno być. Teraz już możemy przygotowywać samolot do kołowania. Gotowa? Bydgoszcz Wieża, Sierra Papa, Sierra Mike, Oscar Golf, dzień dobry. Sierra Papa, Sierra Mike, Oscar Golf, Bydgoszcz Wieża, witam. Witam, proszę o możliwość uruchomienia na stanowisku 13 i przekołowanie na stanowisko 32 Alfa, Sierra Papa, Sierra Mike, Oscar Golf. Sierra Papa, Sierra Mike, Oscar Golf, możesz uruchomić i zgodź gotowość do przekołowania. Ciśnienie rośnie, mamy fuel pump włączony, dwie baterie, włączymy sobie światełka. Stanie. Odśmigła! Znajdujemy się w ośrodku szkoleniowym Zonda Aero i tutaj wykonamy synchronizację gaźników. Tam do remontu. Dobry panie Marcinie. Dzień dobry. Jak się panu podoba tutaj Buszkeci? Prima sort, prima sort. Latał. Wykonaliśmy synchronizację gaźników przyrządem takim, jakim wykonuje się również na motocyklach. Dla niektórych bardzo dobrze znany przyrząd. Teraz wszystko chodzi równo. Mamy również ustawiony minimalny obrot. Bardzo ładny samolot. Piękny, fantastyczny. Jestem niepowzięty. I to już wszystko w tym odcinku, w następny oblot. Przygotujemy również dodatkowy odcinek, w którym będziemy omawiać kwestie prawne, jak to wszystko wygląda od strony papierologicznej. Pamiętajcie, odwiedzajcie nasze strony na Facebooku, Instagramie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!